Hej kochani, witajcie na moim kanale Toys and Fun, tutaj guru zabawek. I dzisiaj zapraszamy Was na test bardzo fajnej lampki imprezowej. Jest to kieszonkowa lampka imprezowa, którą możemy zabrać ze sobą właśnie na imprezę, na spotkanie, na festiwal, na dwór. I ta lampka, zobaczcie, reaguje na muzykę, czyli będzie zmieniała, będzie tańczyła do muzyki, będzie zmieniała kolor do muzyki. Zaraz się o tym przekonamy, jak to będzie wyglądało. Ja się nie mogę doczekać. I zobaczcie, że ta lampka jest całkiem mała. Mniejsza od moich dłoni na pewno. W pudełku mamy jeszcze instrukcję. Przyda się na pewno. I nic więcej tutaj nie ma, także odkładamy pudełko. A tutaj mamy jeszcze napisane, że możemy włączyć smartfona, tablet albo głośnik, znaczy puścić muzykę na tablecie, smartfonie albo głośniku i ta lampka właśnie będzie reagowała na muzykę. I jest to zabawka dla dzieci od 8 roku życia. Potrzebujemy 3 baterii AAA. Baterii nie ma w zestawie, ale na szczęście mamy kilka baterii jeszcze w studio, także przechodzimy od razu do testu. Tylko jeszcze sobie przeczytajmy instrukcję. Dobra. Instrukcja jest krótka, na szczęście. Baterie są w środku, znaczy musimy je do środka wsadzić. Najpierw musimy lampkę rozkręcić. Mamy 3 tryby. Zwykłe świecenie, tryb imprezowy i tryb po wyłączeniu. Ok. I lampkę wystarczy wcisnąć i wtedy się uruchomi. Baterie mi spadają ze stołu, ale już je łapię. Dobra, wszystko wiemy. Wciśnij. Dobra, dobra, wszystko wiemy. Wszystko już przeczytaliśmy. Możemy instrukcję wyrzucić. I w końcu przetestujmy tę lampkę. Już się naprawdę nie mogę doczekać. No i lampka wygląda tak. Plastikowa, z taką gumową podstawką. Ta podstawka się nie klei, ale zapewnia lampce stabilność. Także musimy teraz lampkę rozkręcić, umieścić w środku baterię. Aha, ale będziemy potrzebowali śrubokrętu. Dobra, nie mam śrubokrętu, także muszę iść go poszukać. Zaraz do Was wrócę. Okej, dobra, udało mi się znaleźć coś takiego. Powinno wystarczyć. Także rozkręcamy. Kręcimy w lewo. Powinno wystarczyć. A nie, nie, nie wystarczy. Jesteśmy dzisiaj niecierpliwi. Może teraz? Nie, jeszcze nie. Ach. My tu chcemy zrobić imprezę, szybciej! Dobra, udało się. Wkładamy 3 baterie i zaczynamy naszą imprezę. Tylko jeszcze musimy przykręcić klapkę. O, a lampka się już uruchomiła. Dobra, pasuje, jeszcze tylko złożymy lampkę z powrotem. Ach. Dobra, udało się, gotowe, działa. Baterie są już w środku. I sprawdźmy w końcu, jak ta lampka działa. Wciskamy ją. Oj, mamy czerwony, zielony, niebieski i różne kombinacje tych kolorów. O, patrzcie, jak fajnie. Te światełka tańczą i reagują na mój głos. Bardzo fajnie. Moglibyśmy jeszcze przetestować z muzyką. I zobaczcie, ta lampka reaguje także na głos. Bardzo ciekawie, nie było to napisane na opakowaniu. Także lampka reaguje
na takie dźwięki właśnie wydawane, albo na muzykę po prostu. Ale możecie też sami śpiewać do tej lampki i też będzie się świeciła, też będzie zmieniała właśnie tryb mrygania. Bardzo fajnie. Także reaguje na głos i na muzykę puszczaną ze smartfona, z tabletu i z głośnika. Bardzo fajny, kieszonkowy gadżet, który właśnie możecie wziąć na dwór, na imprezę, na festiwal, do znajomych, gdzie tylko chcecie. Bardzo fajny, mały gadżet. Czekamy na kciuki w górę albo kciuki w dół. Zapraszamy do subskrybowania, dziękujemy za oglądanie i czekamy na Wasze komentarze. Także komentujcie śmiało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie!